Pierwszą funkcją płci, którą trzeba rozważać w tej perspektywie, którą myśmy tutaj nakreślili, jest przekazywanie życia. Płeć jest zjawiskiem biologicznym związanym z przekazywaniem życia. Wszystko, co żyje, ma zdolność przekazywania życia. Ta zdolność jest urzeczywistniana w świecie istot żywych w rozmaity sposób. Jest tak realizowana, że ustrój macierzysty wytwarza ustrój potomny. Jest to sposób rozmnażania, którym się posługujemy w hodowli roślin, bo ponieważ to jest zjawisko częste u roślin, nosi ten sposób rozmnażania nazwę rozmnażania wegetatywnego, nie roślinnego, ale są zwierzęta, które też taką zdolność mają. Ustrój macierzysty rodzi ustrój potomny, na przykład ziemniaki, my sadzimy ziemniaki, my, czy truskawki, które wytwarzają całą roślinkę, budują roślinkę potomną. Czy jakaś część ciała, właśnie jak ziemniak, bulba, czy jakaś część ciała, taka jak rozłogi, czy kłącza, może być i wtedy, jeżeli takie zjawisko występuje u wegetatywne, u roślin czy u zwierząt, no to mamy fakt, że ustrój potomny replikuje całkowicie wystrój genetyczny ustroju macierzystego, jest jak gdyby kopią genetyczną ustroju macierzystego. To wykorzystuje się właśnie w hodowli. Na przykład no, szereg roślin ozdobnych właśnie rozmnaża się w taki sposób wegetatywny. Nawet takich roślin, które mają zdolność rozmnażania się płciowego, ale na przykład są ukorzeniacze, gdzie ja mogę gałązkę drzewa wziąć i ukorzenić ją. I genetycznie ona odtworzy całkowicie wystrój genetyczny ustroju macierzystego. Może być i inne, jest bardzo często zjawisko inne, mianowicie, że ustrój macierzysty wytwarza komórki szczególnego rodzaju. Bardzo skomplikowany jest sposób, w jaki powstają te komórki. I te komórki mają tę właściwość, że dopiero po połączeniu się dwóch komórek dają one ustrój potomny. To połączenie się nazywane kopulacją, te komórki nazywają się gametami z greckiego języka, czyli komórki rozrodcze. Te komórki rozrodcze mogą być wytwarzane przez jeden ustrój. Wtedy mówimy o obojnactwie czy hermafrodytyzmie u zwierząt i mogą, a u roślin mówimy o jednopienności, gdzie na jednym pniu, na jednej roślinie, jedna się wytwarza dwa rodzaje tych komórek, o kwiaty na przykład, no, to jest bardzo powszechne zjawisko. I mamy zjawisko takie, że dwa odrębne ustroje wytwarzają odrębne komórki rozrodcze. I wtedy mamy u roślin, czy w świecie roślinnym, mamy zjawisko dwupienności. Są drzewa dwupienne, są rośliny dwupienne i mniej innych rodzajów. I mamy u roślinie, w świecie zwierzęcym, czy u człowieka, mamy rozdzielną płciowość, gdzie komórki jednego rodzaju są przez jeden rodzaj wytwarzane, a drugiego rodzaju przez drugi rodzaj istoty żywej. Rozdzielną płciowość. Człowiek jest istotą rozdzielną płciową. W tej perspektywie patrząc, kim jest mężczyzna? Mężczyzna to jest człowiek, w którego ustroju są wytwarzane komórki rozrodcze określonego rodzaju. Kim jest kobieta? Kobieta to jest człowiek, w którego ustroju są wytwarzane komórki rozrodcze określonego rodzaju. Czym się różni mężczyzna od kobiety? No po prostu układem rodnym. I jest dramatem człowieka, że człowiek o tym nie pamięta. U człowieka przekazywanie życia nie jest wyłączną funkcją płci. U zwierząt przekazywanie życia jest wyłączną funkcją płciowości, płci. Zdziałanie zwierzęcia jest zdeterminowane płodnością. Samica nie da się pokryć, jeżeli jest niepłodna, ani samiec nie będzie wykazywał żadnych pobudzenia seksualnego, jeżeli samica nie jest płodna. I to jest istotna różnica pomiędzy płcią zwierzęcą i płcią człowieka. Bowiem człowiek nie jest zdeterminowany płodnością w działaniu seksualnym. Co z tego wynika? Że muszą być inne funkcje płci i życia płciowego niż przekazywanie życia. Bo gdyby nie to była jedyna funkcja, to byłoby tak jak u zwierzęcia. Nie. Nie można zapominać, że funkcja przekazywania życia jest podstawową funkcją. Ale trzeba widzieć, że są inne funkcje działania płciowego. Zastanowimy się nad tym, jakie, bo to jest bardzo ważne. Jednocześnie ta funkcja przekazywania życia u człowieka przebiega inaczej niż u zwierząt, w tym rozumieniu, że wiąże się
z powstaniem trwałych więzi, innego typu więzi niż u zwierząt, mianowicie więzi rodzicielskiej i więzi małżeńskiej. Chcę tutaj zwrócić uwagę na czwarte przykazanie, które nam pokazuje całą głęboką rzeczywistość płciowości u człowieka. Czwarte przykazanie brzmi: czcij ojca swego i matkę swoją. No? Więc co nam to przykazanie pokazuje? Przykazanie to pokazuje nam z jednej strony postawę czci. To nie jest postawa, która ogranicza się do postawy dzieci względem rodziców. Dlatego, że święty Piotr w pierwszym swoim liście mówi nam o czci, mianowicie czci męża do żony. Podobnie mężowie we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym, daszcie żony czcią jako te, które są razem z wami, dziedzicami łaski, aby nie wstawiać przeszkód waszym modlitwom. To jest trzeci rozdział pierwszego listu świętego Piotra. Daszcie żony czcią. Święty Paweł w swoim liście do Efezjan, gdzie jest mowa o zasadach życia domowego, mówi tak, w końcu, więc niechaj także każdy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego, a żona niechaj się odnosi ze czcią do swego męża. Więc cześć jest w ogóle postawą rodzinną. Dzieci mają czcić rodziców. Za co? Nie za to, że są dobrzy, nie za to, że nie piją, nie za to, że się nie łajdaczą, nie, nic z tego. Mają czcić jako rodziców, jako ojca i matkę, czyli przykazanie czwarte mówi nam o postawie czci względem rodziców, która jest postawą odpowiadającą przekazywaniu życia. Postawa czci za przekazanie życia, bo to jest ojciec i matka, ojciec i matka. Jednocześnie mąż ma czcić swoją żonę, to jest zupełnie odwrotna postawa jak postawa w raju, prawda? W opisie grzechu pierworodnego. Tak samo jest obdarzona jednością między ojcem i matką. Dlatego rodzice, którzy nie są zespoleni, zjednoczeni w swoim małżeństwie, nie spełniają swojego obowiązku względem dzieci. Dokładnie ta sprawa jest omówiona w tej książce o małżeństwie, odpowiedzialne rodzicielstwo i odpowiedzialność rodzicielstwa. Stąd jest to ogromna odpowiedzialność rodziców za wspólnotę małżeńską. I ta odpowiedzialność jest ze względu na dzieci. Dzieci są wtedy bezpieczne, jeżeli ta relacja pomiędzy rodzicami. Jakże to bolesna rzecz, jak się mówi z ludźmi dorosłymi i ci ludzie dorośli, którzy mówią, no ja nie widziałem nigdy, żeby rodzice się całowali, nie widziałem nigdy, żeby rodzice się przytulili do siebie, a nie widziałem, żeby rodzice spali ze sobą. To nie znaczy, żeby dziecko widziało współżycie małżeńskie, bo to nie jest właściwe, ale dziecko by się cieszyło, gdyby rodzice byli razem ze sobą. Dziecko bardzo lubi spać z rodzicami i nieraz mi rodzice mówią, że dziecko lubi spać właśnie pomiędzy rodzicami, że się kładzie pomiędzy rodziców, oni chcą być, musi być pomiędzy. Ono bardzo potrzebuje tego, co łączy rodziców. Z drugiej strony to, co łączy rodziców, czyni dzieci bezpiecznymi, dlatego że jeżeli nie ma tego i, to dzieje się bardzo niekorzystna sytuacja, mianowicie załóżmy, ojciec, matka, dzieci. Jeżeli jest ojciec z matką we więzi, to wtedy dzieci mają rodziców i są bezpieczne. Co się dzieje, jeżeli ta więź jest przekreślona? Ano, zostaje zniweczona ta więź między ojcem, bo ojciec się czuje odsunięty od matki. Wtedy mówi mi, ona jest bardziej matką jak żoną, prawda? A natomiast tak jak ojciec szuka sobie rozmaitych dróg wyjścia z tej sytuacji dramatycznej, tak matka sobie stwarza więź emocjonalną z dziećmi. Sytuacja bardzo niebezpieczna dla dzieci, bowiem one stają się uzależnione od matki i co im ogromnie utrudnia, czy jeżeli nie wzgląd uniemożliwia po tym założenie, prawidłowe, dobre założenie rodziny. Bo ta matka trzyma ich. Te kawały o teściowych świadczą o tym, jak bardzo trudny jest ten moment dla matki oddania dziecko jego życiu. Ale to oddanie dziecka jego życiu jest możliwe wtedy, jeżeli matka jest z ojcem związana. Matka mi mówi, no tak, dzieci teraz wyleciały, a my zostajemy
z moją, prawda, Zbyszkiem, zostajemy teraz tak, jak żeśmy byli przed, na początku małżeństwa. Dzieci wyszły, a my zostajemy. A dzieciaki, oni mają głęboko, dzieciaki zawsze tam są u nich. Przychodzą, zdają, cieszą się tym. Ale jest to już cześć dla rodziców na innym piętrze. Dzieci, które już są samodzielne w swoim życiu. Ale taki układ dobry jest tylko wtedy, jeżeli to i jest, to wtedy te relacje rodzinne są zachowane. Przekazywanie życia jest tą podstawową funkcją płciowości, płci, i wiąże się z tymi relacjami, jakimi są rodzicielstwo, ojcostwo i macierzyństwo. Uważam, że we wychowaniu bardzo ważną rzeczą jest nieustannie powtarzać młodym ludziom, chłopakom mówić: słuchaj, jako chłopak jesteś mężczyzna, jesteś możliwym ojcem. Dziewczyną, jako dziewczyna jesteś kobietą, jesteś możliwą matką. Chłopakom trzeba przypominać, żeby patrzyli na dziewczyny jako na możliwe matki. Dziewczynom trzeba przypominać, żeby patrzyli na chłopaków jako na możliwych ojców. Ile razy zdarzało mi się rozmawiać z ludźmi, którzy już myślą o małżeństwie, ja pytam, no ale czy pan by chciał, żeby ona była matką pana dzieci? A nie myślałem o tym, nie zastanawiałem. Albo kobiecie, pamiętam taki wypadek, że dziewczyna mówiła już, że chce rzeczywiście zawrzeć małżeństwo już, ale jakieś trudności widziała w tym chłopaku, troszkę trzeba się poradzić, i pytam ją, proszę panią, a czy pani by chciała, żeby pani syn był do niego podobny? Dosłownie tak to mówię, przenigdy. A za krótki czas, tam parę tygodni, miał być małżeństwo. Czy państwo nigdy nie słyszeliście takich wyrzutów, jakie matka kieruje do swojego syna? Wszystkie wady masz po ojcu. Nieprawda, to oczywiście nieprawda jest. Tylko frustracja, jaką ma żona, relacja z mężem, zostaje przesunięta na dziecko tego męża, na syna. I myślę, że jest to jeden z takich warunków, czy wskaźników prawidłowej relacji między chłopakiem a dziewczyną. Czy chciałbyś mieć córkę do niej podobną? Czy chciałabyś mieć syna do niego podobnego? I to też troszkę steruje. Oni strasznie się kochają, bardzo się kochają, a potem okazuje się, że jak mają taką pomysł, zamiast zastanowienie się nad dziećmi, ta sprawa wygląda inaczej. Również samo macierzyńskość czy ojcostwo nadaje zupełnie inny charakter godności człowieka. Mówiliśmy o tych panienkach, które są troszkę kuso ubrane latem, dobrze, i idą kuso ubrane po ulicy, chłopaki mają jakieś uwagi na ten temat. A potem ta dziewczyna, tak samo ubrana, wejdzie do domu i wyjdzie z dzieckiem na ręku. Czy uwagi chłopaków będą takie same? Nie spotkałem się z kimkolwiek, kto powiedział mi, że będą takie same. A co się zmieniło? Czy zmieniła się ona jako bodziec seksualny, czy zmieniły się chłopaki ze swoją wrażliwością? Nie. Ona wyszła we funkcji, wyszła w innej relacji, mianowicie relacji do dziecka. Wyszła jako matka. I zmienia to sposób patrzenia na dziewczynę. Pamiętam pewną panią, która wywieziona z mężem i z dzieckiem do Kazachstanu. W 40 zdaje się roku, dostała się do Kazachstanu i tam potem została sformowana armia polska. Ona postanowiła na piechotę z tego Kazachstanu wracać do Polski, bo ona tam nie zostanie. Wyszła z tego Kazachstanu i od wsi do wsi szła. Czasem ją podwieźli, jakieś tam podwody ją podwiozły, tam czasem jakieś tam żołnierze jechali w samochodach, no to ją brali. Ale ona szła z małym chłopaczkiem, który wtedy miał te 5 lat, kiedy ona wychodziła z tego Kazachstanu, 5 czy 6 lat. I ona mówi, że przeszła przez całą tę żołnierz radziecki aż do Polski. I nigdy, nigdy nie zdarzyło się jej, żeby ktoś potraktował ją w sposób, powiedzmy, jakiś, który by uwłaczał jej godności. Dlaczego? No bo szła dziecko. Więc to jest uwaga wychowawcza, do której przywiązuje ogromną wagę. Ja dzieciom malutkim nawet mówię, pamiętaj, będziesz tatusiem, pamiętaj, będziesz mamusią. Zmienia to coś w tych dzieciach bardzo poważnego, dlatego dziecko słyszy to przykazanie wsi ojca swojego i matkę swoją i ono wtedy się czuje, no, jakoś inaczej, czuje się jakoś takie doroślejsze, nie w sensie takiej dorosłości, tylko w sensie właśnie poczucia własnej godności i własnej wartości. Drugą funkcją, którą chciałbym tutaj omówić, to są funkcje podmiotowe, takie nazywam, niektórzy mają zastrzeżenia, że to nie jest dobra nazwa. Chodzi mi o to, czym jest
płeć w życiu poszczególnej osoby. To właśnie tutaj chodzi o płciowość. Jak my przeżywamy naszą własną płeć i fakt płci u innych ludzi. Więc znowu tutaj mamy ten relacjonalny charakter, że w tych przeżyciach jest ta świadomość kształtowania się modelu męskości i kobiecości. I to kształtowanie się modelu męskości i kobiecości jest problemem trudnym. To nie jest z urodzenia. Z urodzenia jesteśmy mężczyznami czy kobietami biologicznie, ale męskości czy kobiecości uczymy się. W jaki sposób to przebiega? Drodzy Państwo, możemy to tak schematycznie narysować. Mianowicie rodzice, którzy przekazują życie, jednocześnie wychowują swoje dzieci. I narysujmy tutaj te dzieci, chłopaka i dziewczynę, ale z taką symboliką biologiczną, symboliką płci, Mars i Wenus. Otóż pierwszym człowiekiem, z którym te dzieci się spotykają, jest matka. I ona przez bliski kontakt, również przez dostarczenie przyjemności pewnej, jaką jest karmienie dla dziecka, bliskość matki. Ona jest tym pierwszym człowiekiem, na którym dzieci się uczą swojego człowieczeństwa w ogóle, że jest ktoś drugi. Natomiast ten ktoś drugi, to jest chłopak i dziewczyna, i oni muszą się nauczyć swojej męskości czy kobiecości. Dla dziewczyny jest to o tyle łatwe, że dziewczyna jako córka swojej matki zyskuje swoją identyfikację psychoseksualną na modelu, na wzorcu matki. Jak jest z chłopakiem? Chłopak, który ma pierwotny kontakt z matką, musi przejść pewien proces. Proces kształtowania się jego więzi z ojcem. Tej więzi identyfikacyjnej. Ale to jest proces. Musi przesunąć się ta więź identyfikacyjna z matką na ojca. Kiedy to będzie możliwe? Kiedy ojciec będzie w domu, czy kiedy będzie zajmował się tym dzieckiem, kiedy będzie autorytetem dla tego dziecka. I przede wszystkim, kiedy matka przez swój związek z ojcem będzie się cieszyła tym, że chłopiec będzie taki ojcowski. I kiedy nie będzie stawiała przeszkód tej identyfikacji. Jeżeli matka, ponieważ nasze wyobrażenia są również bodźcem dla nas, więc jeżeli matka na przykład będzie dawała negatywne komunikaty o ojcu dzieciom, to obraz ojca w umyśle, w życiu psychicznym dziecka będzie negatywny i chłopaka na przykład będzie zniechęcał do męskości. Te problemy są istotne dla wychowania homoseksualistów. Homoseksualista to jest człowiek, mężczyzna czy kobieta, który przeżył trudność w zakresie identyfikacji psychoseksualnej. Wiedzą ci ludzie, że są mężczyznami czy kobietami, bo w dziedzinie świadomości nie są opisane jakieś zmiany. I czują się mężczyznami czy kobietami bardzo często. Ale nie, że chcą być nieraz mężczyznami czy kobietami, ale nie czują się dostatecznie mężczyznami czy kobietami. I wobec tego oni w kontaktach seksualnych z tą samą płcią poszukują nieosiągniętej płci. To jest problem homoseksualizmu. To jest poszukiwanie nieosiągniętej płci. Oni mają bardzo niski autoportret jako mężczyźni czy jako kobiety. A to się tworzy na zasadzie właśnie wadliwych układów, a wadliwych relacji rodzinnych, które sprawiają, że nie może to dziecko się zidentyfikować chłopak z ojcem. Dlaczego częściej homoseksualizm jest u mężczyzn niż u kobiet? Dlatego właśnie, że identyfikacja psychoseksualna jest procesem trudnym w wypadku chłopca, prostszym w wypadku dziewczyny, trudnym w wypadku chłopca i poza tym ten proces będzie możliwy tylko wtedy, jeżeli te relacje istnieją. Jeżeli 2/3 matek, 2/3 kobiet nie jest zadowolony z życia seksualnego w małżeństwie, czyli brak jest tego to ten proces jest utrudniony. Ten proces jest utrudniony. I jak przychodzi do mnie człowiek, który ma trudności ze swoim homoseksualizmem i prosi o pomoc, to ja jestem w dużej mierze bezradny. Dlaczego? Bo ja rozmawiam tylko z nim, a właściwie chora jest cała wspólnota. Relacje są ze wspólnocie chore. Trzeba by dopiero całą tę wspólnotę wychować. Trzeba będzie wychować. Jako przykład tutaj Państwu pokażę takie metodą pani profesor Mosti z Baltimore. Posługuję się tym
umieszczając taki schemat rodziny, więzi rodzinnych, kształtując, rysując. Takiemu człowiekowi, który cierpiał bardzo z powodu swojego homoseksualizmu, ojciec odszedł od nich, jak on miał 2 latka, została tylko matka i ja proszę go, dobrze, w takim razie niech pan mi narysuje, to jest wasza rodzina, jak pan widzi osoby w tej waszej rodzinie. No nie jest wiele osób, bo to jest ten ojciec, który odszedł, matka i tyle. On rysuje matkę. Proszę zobaczyć miejsce, jakie w rodzinie zajmuje matka, a w tym życiu tego psychicznym tego chłopca, tego mężczyzny. No dobrze, a może pan mi narysuje, jak pan widzi siebie w tej relacji w rodzinie. On zastanawia się i potem rysuje tak. Wie pan, ale brakuje mi tutaj ojca, bo ten ojciec był jakoś w rodzinie. No pan go nie zna, nie pamięta, ale jakoś pan go umieszcza w tej rodzinie. Jak pan by umieścił ojca w tej rodzinie? No i po takim zastanowieniu maluje tak. Widzą państwo, co? To jest problem więzi. Ten człowiek jest chory, bo więzi są chore. Ja mówię, dobrze, no niech pan spróbuje mi powiedzieć, to co byśmy musieli zrobić, żeby pan był jakoś bardziej normalny, a to bardziej inteligentny człowiek, wykształcony. On mówi, no tak, i bo to ma rysować wszystko, to rysuje. Jak pan to rozumie? Właściwie powinienem się wyprowadzić z domu, ale właściwie powinienem wyjechać do innego miasta, znaleźć pracę gdzie indziej, żeby nie być tak blisko matka. No fajno, a czy jeszcze pan coś widzi, co do zrobienia jest? Widzi pan, ja bym chciał, żeby coś takiego powstało. No nie wiem, gdzie jest ojciec. Miałem 2 latka, jak ojciec wyjechał. Nigdy z ojcem kontaktu nie miałem. Pan może znaleźć adres ojca. Wiem, gdzie mieszkają dziadkowie. Niech pan spróbuje. No, naszych konkretnych. W kolejnych naszych rozmowach znalazł, dowiedział się o adresie ojca, który miał, tymczasem okazuje się, już 4 inne jakieś tam związki, zatelefonował do ojca. Okazało się, że ojciec był bardzo zainteresowany tym telefonem, że cieszył się z tego, że on zatelefonował. Zaczęli się spotykać. Ojciec gdzieś pracował za granicą, gdzieś tam jakieś zadania tam, więc kiedyś wziął go za granicę ze sobą razem, prawda? Po 3 spotkaniach z ojcem, kiedy on ojciec zaczął zapraszać go do siebie, zainteresował się nim, pytał się go, to on mi mówi, ojcze, ja jestem. Co się stało? No stało się właśnie to, że można byłoby tamten model pokazać tak. Tamten model był ojciec, matka, ojciec gdzieś daleko, matka, syn, ale według tego to był i wzorzec identyfikacyjny, i wzorzec, i prawda? I ten człowiek spętany relacją z matką szuka męskości, której nie osiągnął. No to szuka tej męskości w relacjach z mężczyznami. Wobec tego i oczywiście to jest wypadek no, bardzo wyjątkowo korzystny, gdzie dało przecież uzdrowienie relacji, udało się temu człowiekowi przejść ten trudny problem, gdzie on nagle poczuł, że on jest mężczyzna, bo on jest taki jak ojciec, który z nim gada, który... Inny wypadek, znowu przychodzi człowiek, pracujący dorosły człowiek, ma tendencje homoseksualne, uzależniony bardzo od pornografii homoseksualnej. To samo, prawda, ma starszego brata i zresztą ten był sam jedynakiem. Otóż i znowu ten sam problem, ja próbuję uzdrawiać więzi. Mówię pan, no niech pan nawiąże kontakt z ojcem, niech pan rozmawia z ojcem, bo to niemożliwe. Niech pan próbuje. Za jakiś czas przychodzi, bo tutaj co jakiś czas tam się spotykamy. No i on pada, no tak, to tak było, że ojciec wreszcie, ja nie mogę ojcu powiedzieć, ale ojciec chciał ze mną porozmawiać. Ojciec jest wykładowcą na wyższej uczelni, to przyniósł mi karteczkę i według tej karteczki będzie mi robił wykład teraz, on będzie mówił mi co. Ja mówię, tata, ja tak nie chcę, w taki sposób ja chcę rozmawiać. No to niech, jak ojciec zrobi panu wykład, to niech pan sobie ten wykład posłucha i powie, tata, to chodźmy na kawę do kawiarni, sobie pogadajmy na kawę. Nigdy tego nie mogę zrobić. I to jego nigdy jest, zdeterminuje jego brak możliwości rozwoju. To jest zasada, jak rozmawiam z tymi ludźmi, pierwsza rzecz, proszę zaprosić ojca na kawę. Niech państwo spróbują zaprosić ojca na kawę. Pierwsza odpowiedź z reguły, jaka jest? Pierwsza to jest niemożliwe. Ale co to znaczy? Znaczy, że relacje w rodzinie są nieprawidłowe. Ludzie są normalni, ale więzi są nienormalne. To, co ich wiąże, jest nienormalne. Małżeństwo jest sakramentem, i taki znakomity teolog niemiecki Schäben uważał, że małżeństwo jest też sakramentem konsekrującym, tak jak chrzest i bierzmowanie i kapłaństwo, tylko małżeństwo konsekruje nie poszczególne osoby, tylko konsekruje więź. I teraz te więzi niestety w tej rodzinie bardzo często są zaburzone. Na co zwraca uwagę właśnie w swojej pracy profesor Mostwin, która była w ogóle, że nerwice, wszystkie te rzeczy, te problemy
psychiczne u młodzieży, to jest wszystko problem więzi. Ona zaprasza całą rodzinę, robi taki rysunek w rodzinie, gdzie ten chłopak, dziewczyna, który ma trudności, ustawia w tym kręgu wszystkich członków i określa, jakie są więzi pomiędzy nimi. Jak są więzi, to maluje kreseczkę taką, jak nie ma więzi, to przekreśla tę kreseczkę. Jeżeli są kiepskie więzi, to maluje tylko taką czerwoną kreseczkę. I ona potem tą całą rodziną analizuje, dlaczego te więzi są tak i próbuje uzdrowić więzi przez relacje. Bardzo ciekawą taką książeczkę właśnie wydała też, gdzie są te opis poszczególnych wypadków z analizą więzi. Ja nie prowadzę takich rzeczy, bo to jest wysoko, trzeba ogromne czasu i mieć możliwości, ale ja próbuję te więzi wiązać w taki sposób, ponieważ ta podstawowa więź, która pęka, to jest więź z ojcem, a więź z ojcem pęka dlatego, że nie ma więzi między ojcem a matką, czyli nie ma tego i to wobec tego trzeba nawiązać więź z ojcem. I wobec tego zalecam, właśnie to niemożliwe. Ja mówię, panie, to kiedy ojciec będzie miał czas? W czwartek, to niech pan w środę powie ojcu, że pan chciałby z nim iść na kawę. Jak pan mówi do ojca? Są wypadki, że nie wiedzą, jak mówią do ojca. Albo mówią, no to wreszcie ustalamy, że mówi tata. Dobra. To jak pan powie, chcąc zaprosić tatę na kawę? No, może byśmy poszli na kawę. To niech pan mi teraz to powie. Tata, może byśmy poszli na kawę. Tata, poszli na kawę. Niech pan powtarza. Uczymy się na pamięć tego powiedzenia, bo to jest trudność powiedzenia. Jak już się nauczył na pamięć przy mnie, to przypuszczam, że mówiąc językiem Mickiewicza, wyrzygnie to przy tym ojcu, prawda? Następuje drugie pytanie. No już by wiedział, a o czym ja będę gadał? I moja rada to jest taka, panie, pan jest mądrym dziennikarzem. To widzimy ci dziennikarze, którzy zarabiają na pieniądze, robiąc te wszystkie wywiady, one są robione tylko po to, żeby coś się działo, a im nie pytają, a w ogóle nie interesuje, co to odpowiada. A tu chodzi o mądrego człowieka, który zadaje pytanie i chce wiedzieć coś. Niech pan zapyta, do jakiej szkoły ojciec chodził, jaka była jego relacja z rodzicami, jego relacja z dziadkiem, jego relacja z babką, prawda? Jakie miał rodzeństwo, jakich miał ciekawych ludzi w szkole. Niech pan się dowiaduje, niech pan robi wywiad. Troszkę tak, jak ja tu z panem robię dowiad. Więc, drodzy państwo, to jest tak trudne dla ludzi. Są wypadki, że... A naturalnie, ale to są wypadki ludzi, którzy mają jakieś inne trudności. Są wrażliwi, delikatni, mają jakieś inne trudności. To nie są trudności tego typu, inne. I wtedy mówią, a są wypadki, które mówi niemożliwe, ale zdecydował się powiedzieć to ojcu i potem mówi, ojciec się tak cieszył. Także zupełnie nie znają się, że ta relacja może być dobra. Bardzo proszę państwa, zwracajcie uwagę na relacje, bo to jest problem właśnie tych funkcji podmiotowych. Stosunek nie tylko do swojego ciała, stosunek do uczuć, ale to jest stosunek do drugich ludzi jako płciowych. Ojciec, matka, rodzeństwo inni. I tutaj nawiązywać, starać się zwracać uwagę, bo to samo dotyczy ojców. Ja powiem, panie, no poproś tam swojego chłopaka na kawę. To będę na kawę. Nie mam czasu. A chłopak mówi niemożliwe, ojciec mówi nie ma czasu, a obaj bardzo potrzebują tego kontaktu. Dziewczyna, która kłóci się z matką, więc zaproś pani matkę na obiad, bo pani pracuje, niech pani na obiad matkę zaprosi. Ale jak się, nie, to niemożliwe, bo kłócą się okropnie, jakieś tam sprawy, nie wiem co, mieszkania, bo inne. Wreszcie decyduje się na, potem z rodzina naprzeciw. Ojcze, rozmawiają przez 3 godziny i mama mówi, wiesz co, musimy się kiedyś jeszcze spotkać. Państwo, takie jest właśnie doświadczenie tych funkcji podmiotowych, kształtowania się, to co mamy modelu męskości i kobiecości, który się kształtuje w relacjach z ojcem i z matką. I trzeba powiedzieć, że ten model męskości i kobiecości jest też nie tylko kształtowany jako identyfikacja, utożsamienie po linii tej samej płci, ale jest kształtowanie życia emocjonalnego i świata wartości dla płci przeciwnej. Matka ma ogromną rolę w kształtowaniu właśnie wzorca wartości moralnych, wzorca takiego życia emocjonalnego, życia uczuciowego w stosunku do chłopaka i ojciec ma ogromną rolę w kształtowaniu takiego życia emocjonalnego u dziewczyny. Jeżeli dziewczyna bardzo potrzebuje ojca, bo to jest ten mężczyzna, i który jest w stosunku do niej, powinien
Powinno tak być, że powinna się ta dziewczyna podobać temu ojcu, ojciec powinien się cieszyć w kontakcie z tą dziewczyną, powinien ją akceptować, powinien ją w jakiś sposób, i ocena ojca niesłychanie montuje samą ocenę dziewczyny. Dziewczyna przychodzi i mówi, ja bardzo chcę poradzić się, ona bardzo lubi chodzić z chłopakiem i lubi się do niego przytulić, a on myśli nie wiadomo co. No to powiedz mi o swoim ojcu. No ma nas jest pięcioro, ojciec jest zajęty, zapracowany. No dobry ojciec, no zapracowany, ale nigdy tak rozmawiać, nie rozmawia, bo on zawsze zmęczony jest, my musimy chodzić na palcach do panie. Ja mówię, dobrze, to ty szukasz chłopaku ojca, a nie chłopaka. Czyli już niego przytulić, prawda? A on. Ale on reaguje na ciebie jak chłopak na dziewczynę, a nie jak ojciec na córkę. Ona taka zdziwiona mówi, no to jak mam jemu wytłumaczyć, że ja w nim szukam ojca? Zupełnie, my nie, w ogóle nie ujmujemy, że to chodzi o inna problematyka emocji. Ja mówię, tego nie wytłumaczysz, bo ty jesteś dziewczyna, on jest chłopak i on nie będzie w stosunku do ciebie jak ojciec, tylko on będzie jak chłopak. I ona taka się robi markotna i mówi, no to jak, to już mnie nikt nigdy nie będzie kochał? Zdumiałam zupełnie ta odpowiedź, że dla niej miłość zupełnie, my sobie wyobrażam, że ona kocha, to znaczy, że ona, tak chłopak mówi, jak ona mówi, że kocha, to ona chce seksu, a to nieprawda. Ona chce tego, żeby on był nią zachwycony, żeby on się nią cieszył, żeby on z nią porozmawiał, żeby się ona mogła zwierzyć. To co od ojca? Czego bym jako dziecko chciał widzieć od ojca? Nawet nie od mojego ojca, tylko w ogóle od jakiegoś ojca. Bo ten ojciec mój, to mogę mieć rozmaite wspomnienia. A natomiast chodzi mi w ogóle, czego bym jako dziecko oczekiwał, czy oczekiwała od ojca? I czego jako dziecko bym oczekiwał, czy oczekiwał od matki? Jest to ćwiczenie, które można zrobić z dziećmi, bardzo pouczające. Więc to jest kształtowanie się modelu męskości i kobiecości. W moim przekonaniu, w tym modelu męskości i kobiecości, który się kształtuje, u mężczyzn bardziej i pewno u kobiet też, raczej przeważa relacja mężczyzna-kobieta niż relacja rodzice-dzieci. Czyli myśląc o męskości czy kobiecości, na ogół ludzie myślą o relacji mężczyzna, o relacji z kobietami, kobieta o relacji z mężczyznami. Rzadko kto w tej relacji męskości i kobiecości myśli o tym, że jest jako ojciec czy jako matka. Tymczasem nie można o tej funkcji rodzicielskiej zapomnieć. To dotyczy wszystkich, dotyczy nas w celibacie tak samo. To, czego ja bym oczekiwała jako dziecko od ojca, tego będą oczekiwali moi parafianie czy moja młodzież ode mnie, jako od kapłana, od wychowawcy. Ciągle przesłyszymy te narzekania ludzi, że ten ksiądz jest nieużyty albo że taki, a jak jest użyty, to właśnie bardzo dobry ksiądz, że zawsze każdy z niego może pójść, że ma się do niego pójść, poradzić itd. Dalej, stosunek do swojego ciała. To ciało, będziemy mówili o lękach, jak bardzo ciało nasze nam robi trudność przez fakt swojej takiej, a nie innej budowy w zestawieniu z innymi. Są ciągle porównywania naszego ciała z innymi. I chłopaki porównują, chłopaki się niepokoją o swoje ciało, dziewczyny się niepokoją też o swoje ciało, czasem tak bardzo się niepokoją, że prowadzi to do właśnie takich dramatycznych nawet zjawisk, jak anoreksja czy coś takiego. To jest też troska o ciało, jakaś, prawda? Zatroskanie o ciało, o jego wygląd. I znowu to ciało jest oderwane od swojej funkcji, jeżeli dziewczyna sobie przypomni, że przecież pierś to jest nie coś, co ma być, ma wyglądać tak czy inaczej, bo i tak wygląda jakoś tam, ale że to zasadniczo jest narząd, którym matka karmi dziecko. Ja jako student medycyny chciałem wyliczyć, ile moja matka musiała wyprodukować pokarmu, żeby mnie wykarmić. I zapytałem matki, jak mnie karmiła. Znaczy, jak długo mnie karmiła, zapytałem i wiedziałem o tym, że według czego, do pewnego schematu karmienia to było. No i wyliczyłem, że moja matka musiała mnie wykarmić i wyprodukowała 400 kg pokarmu. Licząc, że moja matka miała 50 kg, to musiałem zjeść moją matkę przez te parę miesięcy, no 8 razy, prawda? Wiecie, podoba i trzeba sobie jasno uświadomić, że to jest gruczoł, który ma służyć do tego. Te dziewczyny sobie nie zdają sprawy sobie, że jak rozpoczynają życie seksualne, to kształt piersi się zmienia, bo to jest korelacyjne. Nic nie wiedzą o tym, prawda? I potem jest taki w Szwecji najczęstszym, prawda, zabiegiem, którego domagają się dziewczyny od chirurgów plastyku, to jest plastyka piersi. Jest takie szalone zaniepokojenie o swoje ciało, prawda? Chłopaki są zaniepokojone też o swoje ciało i o tym za chwilkę będziemy jeszcze mówili. Do tych funkcji podmiotowych należy oczywiście uczucia seksualne i doznania seksualne. One są wszystko fakt przeżywania naszej własnej płci. I ta funkcja podmiotowa jest
tym jak gdyby miejscem, którym to zranienie człowieka i rozdzielenie człowieka jest najbardziej bolesne. Następna funkcja to jest płeć jako tworzywo więzi społecznych. Społeczeństwo nie jest jakąś rzeszą ludzi, jak to wspomnieliśmy. Są te relacje, odniesienia wzajemne ludzi między sobą i płeć jest podstawowym tworzywem więzi społecznej. Społeczeństwo jest, ma swoją strukturę. W tej strukturze rodzina jest fundamentalnym fundamentem tej rodziny, społeczeństwa, a rodzina to jest więź seksualna. Ona zaczyna się od relacji płciowej pomiędzy mężczyzną i kobietą tworzącym małżeństwo. Oni współżyją, rodzą w ten sposób dzieci. Pomiędzy tymi dziećmi a rodzicami są relacje naznaczone płciowością i ta więź seksualna jest ogromnie potrzebna ludziom. Ludzie są nieszczęśliwi, jeżeli męskość i kobiecość nie prowadzi do ukształtowania się więzi. To jest dopiero prawdziwe cierpienie. Cierpi kobieta, która pragnie więzi, czyli tego wszystkiego, co daje jej poczucie jedności z mężem. Cierpi mężczyzna, który w obliczu pękania więzi z żoną nie sprawdza się, czuje się jako niesprawdzający się jako mąż, jako mężczyzna. Nie zdają sobie sprawy z tego, dlaczego tak jest. Widzę, że te więzi, tworzenie więzi jest bardzo potrzebne w postaci na przykład czułości. Jakże częsta skarga żony. Ten mój mąż to jest zupełnie tak jak kołek w płocie, taki suchy. Jakże częsta skarga mężów. Oj, czy ja się żeniłem z deską, to jest deska, ona nie da się dotknąć. A zarazem tęsknią bardzo za tym, żeby było coś ciepłego. Przychodzi człowiek i mówi, ja tak lubię do tego domu, tęsknię do tego domu, pracuję przez cały tydzień na tych rozmaitych pracach, żeby troszkę zarobić, no to wracam do tego domu, wiecie, wchodzę w tę sobotę do tego domu, tak już się cieszę, że jestem w domu, a wchodzę jak do lodówki. I on nie wie, co się dzieje. I mówi, ta moja żona to ciągle jest chora, wiecie, co ona jest chora, bo ona jest chora, bo, ale wtedy do szpitala ją odwożę. A jak jest w szpitalu, to wiecie, co okazuje się, że badania są, nie wykrywają choroby, to co to może być? No, a w szpitalu ona się dobrze czuje. Dlaczego? Bo nie ma męża. Jak wraca do domu, ten mąż jest zawsze zagrożeniem dla niej. I nie rozumieją, są nieszczęśliwi, on naprawdę kocha tę żonę. No i ta żona na pewno też jego kocha, tylko no właśnie, co to znaczy kocha, jak się ta miłość wyraża. I tworzenie więzi jest istotną rzeczą w ogóle dla człowieka i dla małżeństwa i dla rodziny. Natomiast co jest największym zagrożeniem dla więzi? Wszystkie uzależnienia. Człowiek uzależniony nie ma zdolności wchodzenia w głęboką więź emocjonalną z innymi ludźmi. To dotyczy alkoholu, to dotyczy wszystkich uzależnień innych, prawda? To dotyczy seksu uzależnień. Dlatego taką straszną krzywdą jest dla ze strony tych wychowawców, którzy mówią na przykład odnośnie samogwałtu. Młodzieży, masz potrzeby, to je zaspokajaj. Bo wprowadzamy tego człowieka w uzależnienie seksualne, które okaleczy go. Ten człowiek nie będzie zdolny do głębokich więzi. Zamiast samogwałtu wejdzie potem stosunek seksualny, prawda, który jest formą autoerotyzmu, jakąś taką formą poszukiwania siebie i dramat tylko czeka ten dramat na tych ludzi. W tej dziedzinie no jednak musimy się starać wewnętrzną wolność, czyli żeby człowiek nie był uzależniony. To nie jest prosta sprawa, jeżeli chodzi o samogwałt, ale jest możliwe i ta praca nad tą dziedziną jest ważna. Ze względu na to, że człowiek chodzi o to, żeby człowiek chodził. Ale ciekawe zjawisko jest, jeżeli chłopak czy dziewczyna mają takie trudności, wejdą w prawdziwą więź z kimś drugim, to nagle czują się uwolnieni. Dlatego w wypadkach leczenia, powiedzmy takiego, czy terapii takich samogwałtu, masturbacji u kobiet, bardzo zalecam tworzenie jakichś więzi, bo ona musi nawiązać więź czy z dziećmi jakimiś, pomoc dzieciom, jakaś korepetycja, czy opieka nad rozmaitymi ludźmi niepełnosprawnymi, czy opieka nad kimś starszym. Kanalizować te uczucia na zewnątrz. Wtedy okazuje się, że ten człowiek przestaje być problemem dla siebie, skoro zaczyna widzieć, że może być, służyć innym i w oczach innych ludzi być potrzebny. Stąd takie ogromne frustracje w małżeństwie, gdzie nie ma więzi. A te frustracje są bardzo częste, skoro 2/3 kobiet nie zainteresowanych więzią seksualną z mężem, no to są frustrowane one,
są sfrustrowani ci mężowie, są sfrustrowane dzieci, które są smutne. Przecież dzisiaj mamy strasznie dużo smutnych dzieci. Jeżeli państwo pracujecie w szkole, ta młodzież, one mają wartości, bo to są wartościowi ludzie, mają pragnienie dobra jakiegoś. Wile jest takiego naprawdę, takie to jest zabiedzone. Takie to wszystko jest jak troszkę gęsi oskubane. Państwo, może ktoś z Państwa wie, co to jest gęś oskubana, bo tam skubało się te gęsi. I one tak chodziły, oskubane tak jak nad jeziorkiem, tak chodziły, tak te skrzydełka opadały, gęgę. Takie zabiedzone. To takie gęsi oskubane całego życia emocjonalnego, z bogactwa emocjonalnego. Nie ma, brak jest. Otóż tutaj trzeba by powiedzieć o miłości. Ludzie mówią, że miłość powinna być życiem seksualnym. Rzeczywiście, życie seksualne może być wyrazem miłości, ale no, powiedziałbym, rzadko kiedy jest. Zastanówmy się, czym jest wobec tego miłość. Na ogół ludzie rozumieją przez miłość uczucia. Uczucia, to co ja czuję. Tylko, że jeżeli ja zrozumiem miłość jako uczucie, czyli to co ja czuję, to wtedy moja, to wtedy najważniejszym tym istotą w tej miłości jestem ja sam. A jak wygląda drugi człowiek w tej perspektywie? To jest taka miłość, która tego drugiego człowieka zagarnia dla siebie. Jest, podporządkowuje tego drugiego człowieka swoim potrzebą. Właśnie ja bez ciebie żyć nie mogę. Podporządkowanie sobie. To jest nieraz ta miłość zaborcza matek do dzieci. To jest taka miłość, właśnie ten charakter mój. Ja najważniejszy jestem ja. I takie jest generalne uczucie. Ponieważ dlaczego miłość, dlaczego seks może być nazywany miłością? No dlatego, że daje przeżycia. Jeżeli dla kogoś te przeżycia czy uczucia stają się naczelną wartością, no to wtedy on powie miłość, ale on jest w gruncie zainteresowany sobą, a potem przychodzi i okazuje się, że kogoś innego bardziej pokochał. Przestałam ciebie kochać, już prawda, mówi żona do męża, wiesz, mam tylko Piotrusia, to mi Piotruś wystarczy, jako dziecko, prawda. Samo może powiedzieć mężczyzna kobiecie, ciągle się to zdarza, prawda. Wiesz, no przestałem cię kochać, kogoś innego kocham. Otóż to jest taka miłość. Jest i miłość innego typu. Nie taka miłość, która chce dla siebie, chce coś przeżyć, tylko miłość, która widzi taką wartość w drugim człowieku, że ma chęć, pragnienie zrobienia czegoś dla tego drugiego człowieka, oddania się jemu. I proszę Państwa, to jest miłość, której nas uczy Chrystus. Chrystus, którego możemy się uczyć miłości, powinniśmy się uczyć miłości, to On mówi nam, tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby ktokolwiek weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli jest to miłość, która wyraża się daniem. Zobaczmy sobie ogród rajski. Pan Bóg stwarza człowieka i obdarza go rajem. Miłość da. Pan Jezus mówi o sobie w 15 rozdziale Ewangelii świętego Jana. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Jest ta teologia oddania. Szczęśliwszą rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Dajcie, a będzie wam dane miarą otrzęsioną, pływającą darzą za nadrzewasz. Miłość jako dar, ale ostrożnie. Ta miłość jako dar jest fundamentem małżeństwa. Dlatego, że i sobór, i za soborem prawo kanoniczne mówi nam o małżeństwie, że wola zawarcia małżeństwa to jest wzajemne oddanie i przyjęcie. Dlatego to nie mogłem przeprowadzić tego, będąc członkiem jeszcze komisji do spraw rodzin, taka była komisja episkopatu, nie udało mi się tego przeprowadzić, a właściwie to powinno być dzisiaj prowadzone, bo takie jest prawo kanoniczne. Nie jest za sobie, biorę ciebie za żonę, biorę ciebie za męża. To nie jest żadna miłość. Ja się tobie oddaję jako mąż i przyjmuję jako żonę. Ja się tobie oddaję jako żona i przyjmuję jako męża. Najchętniej bym tam jeszcze umieścił przymiotnik, którego nie ma w prawie kanonicznym, ale w rzeczywistości jest. Ja się tobie oddaję bezbronny jako mąż i przyjmuję ciebie bezbronną jako żonę. Ja się tobie oddaję bezbronna jako żona, przyjmuję cię bezbronnego jako męża, bo w gruncie rzeczy mąż i żona są w stosunku do siebie bezbronni. Anegdotę opowiem, że idzie mąż i żona do sklepiku. I żona mówi, bardzo poproszę dwa wałki do ciast. Mąż pyta, kochanie, a po co ten drugi? Ten drugi, kochany, to do ciasta. Dlatego, że może co zrobi mąż, co zrobi żona, jak to jest jej mąż, a to jest jego żona? I co nie mogła zrobić?
ten będzie pił to, co ma zrobić żona. Żona powie mu, daj mi święty spokój, jestem złączona, to co zrobi mąż. Gdy mówiłem tę anegdotę o na pewnym nauczycieli takie wykłady, to mi jedna pani powiedziała, czy ojciec, czy można powiedzieć kawał? Można powiedzieć, proszę bardzo. Kawał o szympansie, proszę bardzo. Idzie małżeństwo do zoologu i szympans się z klatki urwał, leci do nich ten szympans. Żona mówi, ratuj mnie, ratuj mnie. A mąż mówi, powiedz mu, że cię boli głowa. Małżeństwo może być dla siebie okrutne właśnie dlatego, że trzeba bezbronność. I to nie jest prawda, że tylko żona jest bezbronna. W inny sposób może być okrutna żona i w inny sposób będzie okrutny mąż. Ale to jest okrucieństwo dlatego, że ten drugi człowiek jest naprawdę bezbronny. Pobrali się, są razem i jaka przed nimi stoi wizja, że co, rozejdą się, no to mają zniszczone życie do końca życia. A nie potrafią skleić tego, co się rozkleja. To jest ta bezbronność, że to jest jednak związek. I oni mają świadomość, że to jest związek, a zarazem nie wiedzą, co zrobić. A jeżeli nawet by wiedzieli, to jest tak trudne dla nich to zrobić. No, że żona się pyta, no a jak mam zrobić, żeby mi było przyjemnie, jak mi jest nieprzyjemnie? No i proszę, no, spróbuj poradzić, prawda? I dlatego tutaj naprawdę potrzeba dużego serca i dużej wiedzy, żeby tym ludziom pomóc, bo oni, jeżeli oni by mieli odwagę poprosić o pomoc, to można by im pomóc. Z drugiej strony, jeżeli by ten, który może im pomóc, umiał im pomóc, bo to są moje zarzuty przeciwko, powiedzmy, nie przeciwko, tylko związane z naszym poradnictwem rodzinnym, że w poradnictwie rodzinnym my bardzo często no nie mamy możliwości może wchodzenia w jakieś takie głębsze układy, ale że my staramy się mówić im, co jest moralnie dobre czy moralnie złe, a nie staramy się właśnie zwrócić uwagę na kształtowanie więzi, które są. To jest chore. To jest chore i to jest zranione. A ci ludzie siebie kochają. Bo ostatecznie oczywiście, że się dużo ludzi rozwodzi. Ale znacznie więcej ludzi jest nieszczęśliwych w małżeństwie niż się rozwodzi. Bo rozwodzi się tylko jedno małżeństwo na trzy, a jak powiedzieliśmy, 2/3 kobiet zwłaszcza, że nie są zainteresowane współżyciem seksualnym. I ci mężowie też nie potrafią niczego zrobić, żeby żona była zainteresowana. Mówi mi taki mąż, ojcze, no to jest okropne, po co ja się żeniłem? No, to jest straszna rzecz, po co ja się żeniłem? Mają trzech synów, po co ja się żeniłem? Ja już próbuję, żeby ona się zainteresowała tym, no bo ja chcę być mężem dla niej. No to i przynoszę pornografię i mówię, no zobacz sobie, jak to może wyglądać. No, prawda? Albo małżeństwo, które przyjeżdża z Warszawy do mnie 350 kilometrów i ma taką trudność, bo właśnie były jakieś trudności we współżyciu, poszli do seksuologa w Warszawie, a seksuolog im powiedział, no do tej pani powiedział, no co pani chce, prostytutka też nic nie przeżywa i w porządku. I to seksuolog mówi młodemu małżeństwu, które się kocha. I wstrząśnięci, prawda, wyjeżdżają no, głęboko zranieni w swoich najgłębszych uczuciach. Więc tu trzeba naprawdę ogromnej dyskrecji, a jednocześnie takiej życzliwości, że można im pokazać, jeżeli się wie, jak to, bo troszkę będziemy mówili o prawach. Pójdźmy dalej, a więc miłość jako dar, ale trzeba coś do tego daru powiedzieć, bo często spotykam się z taką postawą dziewczyny, że dziewczyna mówi, ja chciałam, żeby on był szczęśliwy, więc się mu oddałam. Prawda, że jest to możliwość, że dziewczyna rozumie to oddanie jako oddanie swojego ciała, bo ten drugi chce być szczęśliwy. Otóż znowu, widzę, że tutaj trzeba wprowadzić coś, co niby tak w naszej tej duszpasterskim oddziaływaniu opartym o nieraz nauczanie Ojca Świętego, jest mowa o dobru, że ma być troska o dobro. Nie zadowala mnie to, dlatego że troska o dobro to jest tak, że rodzice chcą, żeby dzieciom było lepiej. Troska o dobro jest? No jest o dobro. A czy to jest miłość? To nie dziecko kradnie, będzie mu lepiej. Problem troski o dobro to znaczy troska o to, żeby ten drugi człowiek stał się dobry. To jest ta miłość Chrystusa. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swojego narodzonego dał, aby ktokolwiek wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Czyli miłość, którą daje Chrystus, zawsze jest skierowana na dobro, nie jakieś dobro w sensie tego, żebym ja coś więcej miał, tylko jak to pada mowa, żebym ja więcej był, czyli ja bym ja był lepszy, bo każdy z nas chce być lepszy. Jakie to jest wzruszające, jak przychodzi chłopak z dziewczyną, która była wychowana bez religii, była ochrzczona, ale wychowana bez religii, on bardzo tak delikatny, nie chciał jej do niczego na siłę namawiać, ale chciał, żeby przed ślubem troszkę ze mną porozmawiała i mówimy o tej miłości, która czyni człowieka lepszym. A ona tak się uśmiechnęła i powiedziała, wie ojciec, odkąd Jurka poznałam, to naprawdę stałam się lepsza. No macie, jaki to wspaniały portret
chłopaka. Albo chłopak, który mówi, wszystko czym jestem zawdzięczam mojej żonie. Bo znowu potem opowiada, jak to było, że się znajdzie, że ta żona troszczyła się jako dziewczyna o to, co mają czytać, jaki mają film oglądać, że te rozmowy zawsze potrafiła skierować na jakiś dobry, pomogła jemu jakoś znaleźć właściwą drogę w sensie zawodowym. I on ma świadomość, że wszystko czym jest zawdzięcza swojej żonie. No znowu jakiś wspaniały portret tej dziewczyny. To może być w małżeństwie. Taka troska o dobro. Opowiada mi pewien pan, który był niewierzący, wychowany był zupełnie bez wiary i wyjechał na studia do Rosji, do Związku Radzieckiego. Tam był jakiś, tam się uczył, specjalizacja jakaś była bardzo poważna, która tam zdała, dobrze stała. No i wśród tych studentów, oni wiedzą, że on z Polski, no to pytają go, że jest wierzący. Tak, on się okropnie wstydził, że on jest niewierzący, mówił, że naturalnie, że jest wierzący, ale... To była tylko deklaracja, bo tylko chodziło o to, że on musi być inny od tych studentów rosyjskich, ale musiał się jakoś bronić, no, ponieważ nic nie wiedział o tej wierze naszej. Wszyscy jak mówili, że jak to jest, a opowiada, dlaczego ty jesteś niewierzący, kto ci powiedział, że jesteś niewierzący? No nauczyciel. To ty głupi student, ty wierzysz nauczycielowi w szkole? Też musisz myśleć. I to była jedyna broń, którą on dobrze. Potem stamtąd wyjechał do Paryża, bo to jest specjalizacja była jakaś taka, że tam właśnie były też jakieś bardzo wysoko wyspecjalizowane studia. I znowu tam wpadł, był wierzący, no co chodzi z tymi wierzącymi do kościoła, a tam te wszystkie studenty w katolickie, no kościoła, na mszę świętą, komunia święta, a on tu stoi niewyzupełnie z czym do gościa. No i tak wrócił, tak przeżył swoje właściwie takie wewnętrzne zwrot ku Panu Bogu, wrócił do Polski, no i był już żonaty, więc no oczywiście chciał już teraz być taki wierzący, więc tego musiał uregulować sprawy czystości małżeństwa. No i rzeczywiście natrudzili się dobrze, ale ta żona bardzo jakoś pomogła w tym, no i żyli uczciwie w małżeństwie. Opadano i potem przyszło trzecie dziecko na świat, no i naprawdę trzeba było myśleć o tym, żeby jakoś planować to rodzicielstwo. Tak mi było strasznie, tak mi było ciężko, no czekaliśmy, aż wreszcie będzie można uczciwie żyć, no ale już ja nie mogłem, już mówię żonie, wiesz co, już nie idzie, ja muszę jakoś tam prezerwować. A tyle kupić, coś takiego. A wtedy żona powiedziała mi, słuchaj, tak żeś się natrudził, a ona sama niewierząca też, bo ona też, tyleś się natrudził nad tym, żeby jakoś tak żyć, wytrzyma jeszcze trochę, zobaczysz, to już nie będzie dłużej. I wie ojciec, uratowała mnie. Ale co za wspaniała kobieta, która, dla której samej być może, że nie było to problemem moralnym, skoro była niewierząca, bo on był taki właśnie nawrócony. Ale jak ona wspaniale potrafiła podtrzymać w nim to, ten wielki wysiłek, jak potrafiła widzieć i uznać ten jego wielki wysiłek moralny. Więc są takie przykłady no, wspaniałych postaw, które ja też widzę, to nie jest tylko, że ja widzę jakieś cierpienia ludzkie, bo są wspaniałe postawy ludzi, którzy, czy wierzący, czy niewierzący, bo to są, jak widzimy, zupełnie, to są ludzkie rzeczy, to jest jakaś ta podstawa człowieczeństwa, że łaska buduje na tej naturze ludzkiej i na tym człowieczeństwie takim. Więc to jest ta miłość jako dar, to znaczy dar i troska o to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi być lepiej. Dlatego no ja to mówię małżonkom na rekolekcjach jakichś takich dla małżeństw, że to jest miłość, żeby dzieciom było lepiej. Błąd, żeby dziecko było lepsze. Zobaczcie, w jakiej perspektywie nieraz może zestawione być to, żeby dziecku było dobrze. Mówi mi człowiek, ja nie mogę mieć dzieci. Dlaczego? Bo mnie nie stać na to, żeby moje dzieci miały lizaka. No rozumiem, ale perspektywa taka, że to dziecko może poznać Pana Boga, może żyć życiem Bożym, może być szczęśliwe na całą wieczność i dlatego może nie poznać Pana Boga, ale nie mogą mieć lizaka. Ja wiem, że to jest w pewnym sensie niesprawiedliwe to, co ja mówię. W pewnym sensie, ale z drugiej strony ta perspektywa o tym, że istnienie człowieka ma być zależne od tego, czy on będzie miał lizaka, czy nie. Jakoś mi to nie, no, bo Państwo widzą, że ja tutaj Wam zdradzam moje problemy też, to z czym ja się spotykam na co dzień i bardzo bym był wdzięczny za to, żebyście Wy mi troszeczkę pomogli rzucić światło na pewne rzeczy, na które może ja niedostatecznie widzę. Wcale nie mówię, że tutaj dzielę się z Wami tym, czym się dzielę i co widzicie. I dalej, życie seksualne małżeństwa jako jedna z płaszczyzn tworzenia jedności i harmonii. Współżycie małżeńskie jest dla małżeństwa zadaniem do spełnienia. Zadaniem do spełnienia. Ksiądz profesor Sztychmiller w swojej książce Istotne obowiązki małżeńskie pisze bardzo ciekawą uwagę. Owocne małżeństwo będzie wtedy, jeżeli oboje
znają istotne obowiązki małżeńskie. On tu mówi obowiązki, właściwie to jest kwestia zadań, byśmy powiedzieli tak teologicznie. Istotne zadania małżeństwa. Jeżeli te zadania akceptują, trzeci warunek, jeżeli są zdolni do ich podjęcia. I czwarty warunek, jeżeli mają wolę ich wypełnienia. Jeżeli oboje znają istotne zadania małżeństwa, to są warunki, które prawo kanoniczne stawia w poszczególnych artykułach, kanonach. I do tych istotnych zadań małżeństwa należy współżycie. A to ludzie tylko myślą o tym, że takie. Nie tylko, tylko mówię, no, że tak jak nie może być samochodu, który nie ma czterech kół, tak samo nie może być małżeństwa, jeżeli nie ma tego, co małżeństwo wyraża i do czego małżeństwo, co jest zadaniem małżeństwa. Bo skoro macie, bo to jest jakie zadanie? Właśnie tworzenie między innymi więzi. Jak ma być więź między małżonkami, jeśli nie są sobie, nie wyrażają tego, co ich łączy przez zbliżenie małżeństwa. Jeżeli oczywiście są ludzie, którzy nie powinni małżeństwa zawierać. Są wypadki, gdzie kobieta krzywdzi mężczyznę zawierając małżeństwo. Są wypadki, kiedy mężczyzna krzywdzi kobietę zawierając małżeństwo. I tak jest we wszystkich wypadkach, które się rozwodzą. Ci ludzie się rozwodzą, uprzednio skrzywdziwszy się zawierając małżeństwo. I na tę krzywdę, która zawiera się małżeństwa, nakłada się krzywda rozwodu. Wiem, że to, co mówię, może wyglądać ryzykownie, że będą żyli bez ślubu. No, no żyją bez ślubu i tak, bo potem się rozwodzą i żyją bez ślubu. No krzywdzi właśnie w tym sensie, że na przykład nie ma woli wypełnienia zadań. Nie ma woli. Proszę bardzo, na przykład, że młodzi żyją przez 5 lat ze sobą bez ślubu. I wszystko jest okej. Cudownie, wspaniale, dobrze. Wychodzą, jest ślub i w dniu ślubu żona mówi do męża, wiesz, ale mi się te rzeczy znudziły, to już teraz nie potrzebuję. I jest tu. On przez 3 lata cierpliwie czeka, bo chrzejmy, grzeczny. No i po 3 latach zwracają się do mnie. No, że coś tu jest nie tak. Dobrze, dajemy im pewne rady, rozmawiamy. Wreszcie telefonują do mnie, że bo to gdzieś tam zaległo. No ja pytam, no jak tam będzie? No wie, ojciec, w ogóle nic się nie zmieniło, mówi on. A ja mogę może z żoną porozmawiać. A proszę bardzo, tu jest przy mnie. No to żona. Ja powiem, proszę panią, no niech pani zastanowi się. Jeżeli pani ma takie nastawienie do małżeństwa, że pani nie chce współżyć małżeństwie, to małżeństwo może być nieważne. No bo przecież zadanie małżeńskie, jeżeli nie współżyją sobą, to jest powód do orzeczenia nieważności małżeństwa. Niech pani zastanowi się, jak to jest. A ona płacze w tym telefonie, ale mnie tak dobrze. To są kobiety, które chcą mieć męża, a nie chcą być żonami. A chłopcy znowu mają inaczej. Chcą mieć żonę, a nie chcą być mężami. W rozumieniu mąż jako w pełni no, obowiązków tego wszystkiego, co tworzy wspólnotę rodziny. Święta racja, tak mówi Freud, że wszystkie problemy seksualne to są fiksacja na niższym poziomie rozwoju. To jest tak, że to jest relacja między mężczyzną i kobietą. I to nie jest tak, że ona pierwotnie była niezadowolona, ale że prymitywne spojrzenie na życie seksualne, które jest rozumiane tylko, przepraszam za to, jako umieszczenie członka w pochwie, gdzie jest nic tylko to, gdzie ta funkcja doznania seksualnego jest naczelną i tego się poszukuje. I no, poczęcie jest albo nie jest, no ostatecznie, prawda, nie każdy stosunek seksualny da początek nowemu życiu. Prawda? Często jest tak rzeczywiście, kiedy, ale znowu to poczęcie, taka dziewczyna zainteresowana życiem seksualnym przed małżeństwem. Okazuje się, że nie, że dziewczyna lęka się, że ten chłopak od niej odejdzie, a ona chce mieć chłopaka, chce mieć męża, chce mieć chłopaka, a dziewczyna bardzo prędko myśli, że to jest mój chłopak. 3 spotkania i pójścia na kawę już dla dziewczyny jest wystarczające, że to jest mój chłopak, prawda? I ona go trzyma. Jak go trzyma, to chce go przytrzymać, bo się boi, że nie trzyma, no to zatrzyma go przez życie seksualne, czy przez ciążę. Dziewczyna przychodzi, dziewczyna 17-letnia w ciąży. Rodzina jej każe na tam ciążę przerwać, ona też nie chciałaby, no ale tak rodzina mówi, więc ja mówię, no to urodzisz to dziecko i oddasz mi to dziecko, po co masz krzywdzić siebie i dziecko. A czy ojciec mógł porozmawiać z mamą? Ja powiem, proszę bardzo, znałem tę mamę bardzo dobrze, więc mama przychodzi do mnie. No i oczywiście płacz, ty głupi jesteś, ojciec jest głupi, zakonnik, to nie rozumie, co to jest, prawda, tutaj dla dziewczyny, ciąża, to zmarnowanie życia, to wszystko. Proszę panią, no ale ja się troszczę, żeby naprawdę miała życie niezrujnowane. Oddacie mi to dziecko. Ojciec wie dobrze, że nie oddamy. To wasza sprawa. No, ale nie mówcie, że nie macie wyjścia. Bo ja wam daję wyjście, że możecie oddać. No to ona krzyczała na mnie, nabluźniła, ale potem uspokoiła się.
jak już się żegnamy, a dziewczyna miała już o 4 po południu iść na ten zabieg, a z matką mam gdzieś o 12 w południu. I ta matka rzuca mi się na szyję i mówi, jak to dobrze, że są tacy ludzie jak ojciec. Nic nie zrobiłem dla niej. I potem, jak się dzieciak urodził, to ona pierwsza zatelegrafowała mi, że urodził nam się ktoś, Jacek, czy ktoś inny, prawda? I wielki nasz dobrodziejny. I nic nie zrobiłem dla tej rodziny. Tylko no, ta rozmowa dała im perspektywę taką, że nie są w sytuacji bez wyjścia. Ja wezmę to dziecko i znajdę rodzin, które chcą mieć dzieci. Prawda? Ale to jest to, że ta, a dziewczyna mi mówi, ja panam, słuchaj, a jak to było? No tak, bo między nami zaczęło się coś psuć. Trzecia inicjalna, dramat. No to go namawiałam na życie seksualne, na seks. On nie chciał, ale wreszcie go namówiłam. A teraz jestem w ciąży, to już go mam. I ona przychodzi do mnie z tym, że ma tę ciążę przerwać, a ona już go ma, bo jest w ciąży. Więc widać zupełnie, jak te emocje są strasznie takie biedne, takie są rozczochrane te emocje, takie niepozbierane są, prawda? Dobrze, dziecko się urodziło, oni się pobrali, potem gdzieś już mają 4 dzieci. No Bogu dziękuję. Ale prawda, że jakoś tak się szczęśliwie to no, rozwiązało. Bo małżeństwo jest zadaniem do spełnienia. Nikt nie wie, że to jest zadanie do spełnienia. I ja mówię, kobieto kochana, no przecież jak robisz placek, bierzesz, odważysz jajko, odważysz tam mąkę, odważysz ten cukier, odważysz, no, patrzysz, czy piec ma 180 czy 200 stopni i to patrz, bo placek się musi udać. A o małżeństwie nie, nikt tak nie myśli, że to trzeba budować. To ma się stać. Zdrowia, szczęścia, pomyślności na nowej drodze życia. To się ma wziąć. Więc to ja myślę, że to, co Państwu mówię, to dlatego, że dzielę się z Państwem moimi... Ja wiem, że to się rzadko w ten sposób mówi. Ja jestem tym lekarzem, który myśli sobie, co zrobić w tym wypadku. Bo to jest takie no, moje zawodowe, takie, no ja muszę wiedzieć, no, widzę połamanego faceta, no to muszę wiedzieć, co mam zrobić. Czy dać karetkę, czy tam do szpitala, czy mu podać. No. Dlatego mnie zawsze ten typ pytanie, co zrobić? Co zrobić? Oczywiście, że są wypadki, kiedy ja sam nawet temu mówię, zwracam uwagę, że na przykład małżeństwo, które nie współżyje ze sobą, a takich małżeństw mam no szereg, ale nie mogą współżyć. Zawsze na początku pytam, zanim im pomogę, czy mogę pomóc coś, jeżeli będą chcieli to. Zawsze pytam, słuchajcie, dzisiaj jest podstawa do tego, żebyście wystąpili do sądu kościelnego, bądź to o orzeczenie nieważności małżeństwa, bądź to odzyskanie papieskiej dyspensy od małżeństwa zawartego, ale niedopełnionego, bo może małżeństwo jest niedopełnione, to może być rozwiązane przez Ojca Świętego. Ale jeżeli jest ważne zawarte, zawsze ten sąd najpierw decyduje, czy jest ważne zawarte. I wtedy mówię, jeżeli chcecie ze sobą być niezależnie od tego, jaka będzie nasze postępowanie, to wtedy możemy wam pomóc, dlatego że z chwilą, kiedy dokonacie zbliżenia, małżeństwo nabiera charakteru nierozerwalności. I znam takie małżeństwa, które decydują się być ze sobą. Płaczą, bo im jest źle z tym, że nie ma dzieci i nie będą, prawda? No ale decydują się, bo są jakoś związani ze sobą, nie chcą tej sprawy ruszać. Prawda? I takich małżeństw jest naprawdę, tych, co ja znam, to tak, bo to ludzie się nie zdradzają z tym, prawda? Ogólnie, więc to jest delikatna sprawa i bolesna dla nich. Ale takie sprawy oczywiście są. Więc to zawsze pytam o to, dlatego że jest, jeżeli ci ludzie zawarli małżeństwo, które w jakiś sposób jest nieważne, no to oni mają prawo do tego, żeby tę swoją wolność wewnętrzną zatwierdzić. Problem jest oczywiście z dziećmi. To jest ogromny problem dzieci, bo to jest rozwiązywanie problemów dorosłych kosztem dzieci. Przechodzimy do następnego tematu, jakim jest płeć jako tworzywo komunikacji międzyludzkiej. Otóż zwraca się uwaga na to, że rzeczywistość seksualna może stanowić pewne tworzywo, jakby to powiedzieć, tworzywo komunikowania się ludzi między sobą. Rzeczywiście człowiek jest istotą, która się porozumiewa z innymi istotami. Nasze życie wewnętrzne nie jest rozpoznawalne bezpośrednio przez innych ludzi. My musimy objawić innym ludziom nasze wnętrze. W taki sposób Pan Bóg nam objawia, który sam jest, mieszka w niedostępnej światłości, nam objawia tajemnicę swojego wewnętrznego życia, ze Trójcy Przenajświętszej, tajemnicę swojej miłości. I człowiek, który jest na obraz i podobieństwo Pana Boga, też objawia innym ludziom treść swojego życia wewnętrznego, które bezpośrednio jest niedostępne innemu człowiekowi. I człowiek się posługuje pewnym systemem znaków, które
muszą być zrozumiane przez drugiego człowieka i wobec tego zakładamy, że człowiek ma coś do powiedzenia innym ludziom i że potrafi to powiedzieć. Mamy język, który zasadniczym środkiem komunikowania się, ale oprócz języka są gesty, są czynności znaczące. Gestami się posługują ci, którzy nie słyszą, czyli nie mówią. Posługuje się mowa migowa, mówi. Otóż tak jak mówią nam dokumenty Kościoła, że Pan Bóg objawia się przez słowa i działania zbawcze, czyny zbaw, tak? I człowiek objawia się drugiemu człowiekowi nie tylko przez słowo, ale przez gest. I tymi gestami posługujemy się nieustannie. W życiu podajemy rękę, uśmiechamy się, kłaniamy się, całujemy się, ściskamy się. Bardzo wiele jest form zewnętrznego wyrazu naszych wewnętrznych postaw. Pan Jezus był bardzo wrażliwy na właśnie takie gesty. Do Judasza mówi, jak to pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego. Pocałunek, który jest razem pewnej właśnie takiej życzliwości bezbronnej, wyrzeczenia się agresywności. Zaraz do tego wrócimy. Dla Judasza staje się znakiem zdrady. Tego, którego pocałuję, ten jest. Pojmajcie, kto jest ten właśnie, prawda? Dalej Pan Jezus mówi do faryzeusza, że popatrz, nie podałeś mi wody do umycia nóg, a ta tutaj łzami swoimi obmywa moje stopy. Nie pocałowałeś mnie, a ona całuje moje stopy. Wiele umiłowała. Pan Jezus odczytuje te gesty jako czynności, które coś znaczą. I współcześni myśliciele, nie tylko wierzący, czy katolicy, pokazują, że życie seksualne ma być gestem. Mówił mi pewien taki filmowiec, że są zupełne reguły, na przykład dotyczące pocałunku na ekranie. Że pocałunek na ekranie służy do tego, żeby pokazać, jak oni się kochają. Jeżeli pocałunek jest tylko krótki, to znaczy tylko takie, to jest zdawkowe. Jeżeli dłuższy, nie może trwać dłużej jak 7 sekund, bo stwierdzono, że jak trwa dłużej jak 7 sekund, to już jest pornografia, dlatego że już wywołuje reakcje seksualne u widza, ponieważ film ma taką właściwość, że człowiek uczestniczy w obrazie, który ogląda. To jest cecha filmu. Patrzcie, to są nawet już obliczone, tak powiem, wartości czasowe, które w jakiś sposób są odczytywane. I potem rzeczywiście, jak dowiedziałem się to, no to czasem jak patrzyłem na film, a no widzę, jak się bardzo kochają to, jak się mniej kochają to, jak tylko musi się wariami, to rzeczywiście w ten sposób pokazane jest natężenie tego, co tych tam bohaterów ma łączyć. Więc życie seksualne jest jako gest, czynność znacząca. Jeżeli chodzi o dokumenty Kościoła, podkreślił to, zdaje mi się, po raz pierwszy Ojciec Święty Paweł VI w encyklice Humanae Vitae, gdzie mianowicie mówi o tym, że życie seksualne jest znakiem, że powinno coś oznaczać. I z tego oznaczania Ojciec Święty czyni normę moralną. Czyli nie tylko, że zbliżenie płciowe ma, powiedzmy, przebiegać w sposób odpowiadający zamysłowi Bożemu. Ojciec Święty nazywa to przeznaczenie, destinacją zbliżenia małżeńskiego, ale że jednocześnie powinien coś oznaczać. I mówi tam, że kto by naruszył bądź to przeznaczenie stosunku seksualnego, bądź to jego znaczenie, wartość jako znaku, significatio, signum znak, facio signifacio, czynię znak, czyli wartość stosunku seksualnego jako wyrazu, jako komunikowania czegoś. Ten narusza prawo Boże w sposób poważny. Co za wymaganie? Ma być znakiem. I określa, czego ma być znakiem. Że stosunek seksualny jako znak musi być wyrazem pewnej rzeczywistości. Myśliciel francuski Jacques Maritain w rozważaniach swoich o człowieku mówi, że człowiek jest istotą znaku i symbolu. Posługuje się nieustannie znakami i symbolami. No, na przykład wszystkie sakramenty są znakiem. Powie Augustyn, znak widzialny łaski niewidzialnej. Powiedzą nam teologowie, sakrament wyraża to, co oznacza, sprawia to, co oznacza. O tak, że jest znak, chrzest przez obmycie, bierzmowanie przez namaszczenie. Przy czym w tym znaku są dwa elementy.
to jest, no my mówimy materia, czyli jakieś tworzywo podpadające pod zmysły, prawda? I muszą być słowa, które określą to tworzywo. I wtedy sakrament, czyli to święty Augustyn też mówi, łączy się słowo z tworzywem i staje się sakrament. Accidit verbum ad elementum et fit sacramentum. I sakrament sprawia to, co oznacza obmycie i tak dalej, prawda? Czy wszystkie inne sakramenty mają ten sam... Zresztą to są czynności też międzyludzkie. Sakrament jest zawsze czynnością, której dokonuje człowiek względem człowieka. I co zdumiewająca rzeczywistość jest, że w tym, co człowiek robi względem człowieka, Pan Bóg się udziela temu człowiekowi. Ja ci odpuszczam wszystkie twoje grzechy. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest moje ciało, prawda? W każdym sakramencie zawsze jest to działanie. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca. Przyjmij znamię daru Ducha Świętego. W każdym sakramencie jest działanie człowieka względem człowieka, w którym się ma objawić tajemnica udzielania się Pana Boga. Ojciec Knoc napisał taką książkę, stosunek seksualny, jako właśnie wyraz łączności ludzi między sobą, czy droga łączności i łączności z Panem Bogiem. My z określonych powodów mamy wielkie trudności w czystym spojrzeniu na sprawy seksualne. No, będziemy o tym mówili później, dlaczego są te trudności. Trzeba to zrozumieć. Jest zdumiewającą rzeczą, że ludzie się nie wstydzą mówić nieprzyzwoicie, natomiast się bardzo krępują mówić przyzwoicie. Używają nieprzyzwoitych słów, mówią nieprzyzwoite kawały i tego się nie krępują. A jak mówić przyzwoicie, to nagle kłopot. Więc jest coś takiego, że ta dziedzina płci jest w jakiś szczególny sposób, nosi na sobie to znamię tego zranienia, o którym mówiliśmy. Jest w jakiś szczególny sposób zraniona. No może właśnie zrozumiemy za chwileczkę, dlaczego tak może być. A więc ma być znakiem. Ojciec Święty mówi, czego ma być znakiem? Ponieważ to jest najbliższa jedność pomiędzy osobami ludzkimi. Nie ma bliższej jedności, prawda, między osobami ludzkimi. O tej jedności, powie Pismo Święte, są dwoje i jednym ciałem. I rzeczywiście doznanie seksualne ma taką charakterystykę, że ona sprawia, że człowiek przez chwilę przestaje doświadczać swojej odrębności. Dlatego może doznanie seksualne być taką fascynacją i może być formą ucieczki z życia, zapomnienia o sobie. Tak troszkę jaki narkotyk potem powoduje takie też zatracenie poczucia rzeczywistości. Otóż to jest jedność. Wobec tego, jeżeli ma być ta jedność znakiem, to musi być znakiem tego, co tych ludzi naprawdę łączy. Czyli musi być znakiem najgłębszego połączenia się ludzi między sobą. Nie ma innej rzeczywistości, która by ściśle łączyła ludzi między sobą, jak przymierze małżeńskie. Żadna spółka cywilna, żadna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, żadne stowarzyszenie nie jest taką jednością jak małżeństwo, w którym małżonkowie doświadczają przynależenia do siebie. Że żona może powiedzieć, mój mąż, i mąż może powiedzieć, moja żona. Mają świadomość, albo w pieśni nad pieśniami oblubienica mówi, mój miły jest mój, a ja jestem jego. Nie ma innej rzeczywistości ludzkiej, gdzieby taka świadomość przynależenia mogła. Tylko w porządku religijnym możemy tak powiedzieć o Panu Bogu i Pan Bóg o nas. Bóg mój i wszystko moje, powiedzmy ty Franciszek. Ja jestem waszym Bogiem, wy jesteście moim ludem. I stąd małżeństwo jest, teologicznie biorąc, biblijnie biorąc, znakiem, jedynym znakiem, adekwatnym znakiem przymierza Pana Boga z ludźmi. Więc dlatego stosunek seksualny może być prawdziwie wyrazem tylko w małżeństwie. On jest znakiem zawartego małżeństwa. Ponieważ zawarliśmy małżeństwo, więc wyrażamy zawarcie naszego małżeństwa przez to najściślejsze zjednoczenie fizyczne. Poza małżeństwem stosunek seksualny zawsze jest kłamstwem. Choćby nie wiem, co powiedzieli, to wszystko. Bo dlaczego? Bo dokonują jedności fizycznej, ale nie ma między nimi jedności przymierza na śmierć i życie.
Drugi element znaku to jest to, że to zjednoczenie dokonuje się przez zespolenie narządów cielesnych służących przekazywaniu życia. Ja to nazywam źródło życia. Bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że nasze ciało jest źródłem życia. To takie spojrzenie w tych moich oddziaływaniach wychowawczych bardzo zmienia sposób patrzenia na i przeżywania całej rzeczywistości. Źródło życia, źródło, którym ja się mogę dzielić ze swoją żoną czy ze swoim mężem. Mogę się dzielić ze swoimi dziećmi. Źródło życia. Stosunek seksualny jest połączeniem źródeł życia, które źródło życia jest, ono właśnie nie może być samodzielnie źródłem życia, tylko w zespoleniu z drugim człowiekiem. I dlatego to źródło życia, zespolenie źródeł życia musi wyrażać, powinno wyrażać jakąś postawę człowieka w stosunku do przekazywania życia. I tutaj jest problem właśnie na przykład antykoncepcji. Od tej strony antykoncepcja też jest znakiem. Co wyraża, mówię o mężu i żonie, bo mówimy o małżeństwie, co wyraża mąż żonie zakładając prezerwatywę? On coś mówi tym. To nie jest coś takiego, nie, on coś chce powiedzieć. Co chce powiedzieć? Ja ciebie kocham, bo chcę być z tobą jednością, ale tego ci nie dam. To nie jest dla ciebie. A ona im mówi, ja tego w ogóle od ciebie nie chcę. Zauważcie, drodzy Państwo, jaka jest kwestia oznaczania. Wobec tego, on jej mówi, ja ciebie kocham, ale właściwie nie chcę, żebyś była kobietą. Bo powiedzieliśmy, kobieta jest człowiek, który może być matką. On nie chce uczynić jej matką. Czyli on dokonuje takiego okropnego podziału w człowieku. Czy to chodzi o... Bo on nagle mówi, ja ciebie kocham, ale nie chcę, żebyś była kobietą. Kocham ciebie jako co? Jako kogoś, ale nie chcę, żebyś była kobietą. Ale używam cię jak gdyby jako kobiety. Wtedy ma na powiedzieć, już tylko używam ciebie. Bo skoro nie chodzi o osobę, bo to osoba jest możliwą matką, a ona boi się jego jako możliwego ojca. Ja ciebie kocham, ale jako ojca to ciebie nie chcę. To znaczy, nie kocham ciebie jako mężczyzny. W pewnym sensie ona go kastruje. Od płciowia. Bo pozbawia charakteru odniesienia. I tym się różni. Słuchałem audycji, gdzie była o antykoncepcji hormonalnej. No właśnie, pigułka. Co wyraża żona mężowi, zażywając pigułki antykoncepcji? Które co dokonują? Obezpłodniają ją. Czynią ją niepłodną. Po prostu to jest chemiczne obezpłodnienie człowieka. Chemiczne wykastrowanie człowieka. Ale rzeczywiście w wielu wypadkach potem ta kastracja chemiczna się utrzymuje i kobieta staje się bez niepłodna w pewnym odsetku wypadku. Otóż prawda, widzimy znowu. Ja niby chcę być blisko ciebie, ale nie akceptuję twojej płciowości. Nie akceptuję ciebie jako mężczyzny. To jako co? I tym się różni naturalny stosunek od stosunku jakiegokolwiek antykoncepcyjnego, że stosunek naturalny jest taki sam, jak inne stosunki, które dały początek naszemu życiu, innym życiu dzieci. On jest taki sam. Czyli w samej formie, formule stosunku może rzeczywiście wyrażać nielękanie się dziecka. Bo to jest zawsze stosunek do dzieci. I oprócz tego jest element, na który się w ogóle nie zwraca uwagi. A to jest istotne. Małżeństwo, które stosuje antykoncepcję, lęka się dziecka, nie chce tego dziecka. To dziecko przeszkadza tym rodzicom w jakimś ich życiu, ale jednocześnie ta antykoncepcja zmienia ich stosunek do już istniejących dzieci. Bo niemożliwe jest, żeby człowiek kochał to dziecko, jeżeli nie kocha jego brata czy jego siostry. Że kocha to dziecko, ale się boi brata czy siostry, tak dalece, że nawet gotów jest tego brata czy siostrę usunąć z życia, gdyby się... I to jest powód, dla którego nasze dzieci wychowane w atmosferze antykoncepcyjnej wszystkie są smutne, wszystkie się czują zagrożone. Mówi taki doktor Ney, psychiatra kanadyjski, że nasze młode pokolenie jest dotknięte doświadczeniem śmierci. I to jest powszechne, bo nawet jeżeli w rodzinach jakichś dzieci są wychowane w rodzinie, która naprawdę uczciwie żyje, kocha się w małżeństwie, te dzieciaki są w szkole i uczestniczą w klasie, w której 1/3 dzieci jest z rodzin rozbitych, prawda, inne są z rodzin alkoholowych, a atmosfera ogólna jest taka, musisz mieć bezpieczny seks, dozaje się dzieciakom prezerwatywy, która broni od czego? Od choroby i od dziecka. I wobec tego wszystkie nasze dzieci mają, nie jest to może sformułowane, ale w emocjach jest pytanie o to, czy one są potrzebne. Wszystkie dzieci, wszystkie, wiecie Państwo, no taka kwantyfikator jest niebezpieczny, ale ogół dzieci czuje się niekochany. Miałem
do czynienia kiedyś w grupie młodzieży, gdzie chłopak był z 15 dzieci. I proboszcz go zapytał kiedyś, a ile byś ty chciał mieć dzieci? A on powiedział, 16-letni chłopak. Ile Pan Bóg daje, wszystkie będą kochane, proszę księdza. Co za odpowiedź. To znaczy, że ten chłopak z tym 15 dzieci doświadcza tego, że jest kochany. On nie może powiedzieć, że jest niepotrzebny. Ojciec mi kiedyś mówi, że miał 4 dzieci, 3 synów, najmłodszą córkę i kiedyś ci 3 starsi synowie przyszli do niego i powiedzieli, że właściwie nas jest za dużo, no bo 4 dzieci to jest rodzina wielodzietna, prawda, i to jest dobrze. On powiada, tak, no to siadajcie, to pogadamy. I mówi do tego najstarszego, wiesz, ty się urodziłeś rok po ślubie, myśmy jeszcze nie byli całkiem urządzeni, musieliśmy się urządzać, bo tośmy po studiach byli, zaczęliśmy pracę. To właściwie masz rację, to o ciebie jest za dużo. No, temu najstarszemu było bardzo przykro. Jakoś tak, no i mówi, aha, to nie o ciebie jednak. No dobra, no to teraz rozumiem, to o ciebie jest za dużo, mówi do tego drugiego. Bo wiesz, urodziłeś się rok po tym pierwszym, z pieluch pieluchy, straszny kłopot, no wiesz, to o ciebie było za dużo. Się, tak. To ten drugi strasznie kochał tego ojca, rozpłakał się, że ojciec tak mówi. Ach nie, mówi, to nie o ciebie, a to o ciebie, jak było dwóch, to po co nam ten trzeci? To o ciebie za dużo. No to ten przerażony, że o niego jest za dużo. Pada też nie. No to co, ach to za dużo jest o tę waszą siostrę najmłodszą. A oni wszyscy tę siostrę może bardzo kochali. Pada, słuchajcie, to u kogo z was jest za dużo? Ten ojciec pokazał mi niesłychanie, bo to taki z humorem, człowiek, który z tymi dzieciakami kochał te dzieciaki, ale jaka rozmowa z tymi dzieciakami. Pada, zobaczcie, jak poważnie traktuje tych ludzi, ale jak koncentruje uwagę, że nie ma za dużo w ogóle. Jeżeli ktoś mówi, że jest nas za dużo na świecie, to trzeba bardzo grzecznie dać mu sznurek. Wie pan, to niech pan się powie. Będzie nas mniej. Prawda? Po prostu niech pan nie robi dobrych uczynków cudzym kosztem. Prawda? Dlaczego to? Nie. To zabaw pana jest za dużo. Naturalnie. Proszę bardzo. Więc okazuje się, że jeżeli patrzymy na tego tu oto konkretnego człowieka, to nigdy do tego konkretnego człowieka nie jest za dużo. Przynajmniej na pewno tak nie myśli Pan Bóg, który za wszystkich życie robi. I właśnie to jest ten sens głęboki normalnego współżycia seksualnego. Oczywiście widzą państwo, słyszeli państwo, że ja podkreśliłem, że w małżeństwie może to być znak, czy powinno być znak. Małżeństwo jest też zranione i w małżeństwie ogromna większość małżeństw, skoro 72 trzecie kobiet nie jest, zgłasza, że nie jest obojętnych i niezainteresowanych współżyciem seksualnym, to znaczy dla tych kobiet jest bolesną rzeczywistością, że stosunek seksualny nic nie znaczy. Dlaczego mój musi, jak mnie boli głowa, powie kobieta, ja to jestem dobra tylko do roboty i do łóżka, a mi dobrego słowa nie powie. Ogromna większość kobiet doświadcza w bolesny sposób tego, że ta rzeczywistość nie jest dla nich znakiem, niczego nie oznacza. I to, widzą państwo, panie, jak ja to mówię, to się na ogół czują bardzo jakoś poszkodowane, że ja zarzucam. Ja nie zarzucam, ja tylko stwierdzam, że dla nich to nie jest znakiem. Dlaczego nie jest znakiem? Z bardzo wielu przyczyn. Z bardzo wielu przyczyn. To jest kwestia wychowania i kobiety, i wychowania mężczyzny. To jest to, że mężczyzna nie potrafi uczynić ze zbliżenia znaku. On by pewno chciał, no ale nie wie ani jak to zrobić, nikiemu o tym nie powie. On nikomu o tym nie powie, nikogo się nie poradzi, bo się wstydzi tego. Jak żona nie przeżywa tego i jest obojętna, to on się czuje jako, że nie sprawdza się jako mężczyzna, że się nie sprawdza jako mąż. Jak się nie sprawdza jako mąż, to potem idzie na działkę, albo idzie łowić ryby, albo pielęgnuje swój samochód, albo siedzi przed telewizorem, albo ucieka w pracy. No ostatecznie potem, jak dramatyczna sytuacja, to ucieka w alkohol, żeby wyrzucić się z życia, że tak powiem, przez alkohol. Ale uważam, że problem alkoholu jest bardzo często powiązany z problemem nieudanego małżeństwa, które ten człowiek traktuje i po prostu nie rozumie sytuacji i nie wie, co zrobić. Znak. I właśnie dlatego to jest istotna rzecz, że tutaj ja nie mówię o szkodliwości antykoncepcji, to w ogóle jest inny. Jak powiem o szkodliwości, to już jestem zupełnie na marginesie tego, co jest prawdziwie sensem seksu. To jest tak, jakbym powiedział, państwo macie synka Jasia. I Jasio chodzi do sąsiada na jabłka. I właściwie Jasio jest genialny. Jabłko to jest zdrowe, bo to są same witaminy. Wchodzenie na drzewo to jest w ogóle gimnastyka, to jest samo zdrowie. Spryt, żeby uciekał przed psem, to się właśnie wyrabia w tym spryt. Same korzyści. A jednak państwo nie poradzicie Jasiowi, żeby wszedł na jabłka do sąsiada. To samo i w antykoncepcji. To nie jest problem zdrowia.
problem moralny. Nie, to jest problem sensu życia seksualnego, czyli sensu mojego człowieczeństwa jako męskiego czy kobiecego. Jest wobec tego powinnością moralną uczynić ten znak, który jest, zauważmy, współżycie jest zadaniem małżeństwa i jako zadanie powinno być sensowne. Powinno być sensowne, powinno wyrażać prawdziwie to, czym małżonkowie są, kim dla siebie i że akceptują siebie w całej pełni właśnie jako mężczyznę, właśnie jako kobietę. No, to zranienie przejawia się właśnie tym, że mogą być dla siebie naprawdę w tej dziedzinie okrutni i znam takie wypadki, że może być okrutny mąż dla żony i może być okrutna żona dla męża w inny sposób. I dlatego, drodzy Państwo, ciekawe, że cała teologia moralna życia seksualnego jest właściwie w historii była budowana w oparciu o te cztery funkcje życia płciowości. Jeżeli chodzi o przekazywanie życia, to no, byli tacy pisarze chrześcijańscy w pierwszych wiekach, Tertullian, Origenes, którzy uważali, że życie seksualne jest wtedy uzasadnione moralnie, jeżeli przekazuje życie. Coś w tym jest, bo i dzisiaj my mówimy, że stosunek seksualny powinien pozostawać otwarty na życie. Nie może właśnie przeciwstawiać się życiu. Ale nie jest to prawdą, dlatego że u człowieka życie seksualne ma inne funkcje niż przekazywanie życia. Ma inne, też inne funkcje niż przekazywanie życia. To u zwierząt. Życie seksualne jest zdeterminowane płodnością, powiedzieliśmy. U człowieka nie jest zdeterminowane płodnością, ma jeszcze inne funkcje. I te inne funkcje powinny być wyrażane w życiu seksualnym. Jeżeli chodzi o drugą funkcję, to czym jest życie seksualne dla nas, a więc kwestie naszych uczuć, naszych doznań, to jest tradycyjna nauka moralna, że czystość jest na przykład w zakresie opanowania nieuporządkowanego poszukiwania doznania seksualnego. No więc tu jest ta kwestia doznania, jest tym momentem, wokół którego, czy uczuć seksualnych, wokół którego budowane są zasady czystości. Ale to jest też tylko wyrywkowy moment, bo samo to opanowanie może wynikać, może potem wiązać się ze szkodą małżonków. Czystość może być szkodą dla małżonków. Jak? Jeżeli na przykład, teraz mam takie małżeństwo, 8 lat żyli razem przed ślubem, to znaczy żyli, chodzili ze sobą, jak to się mówi, myśląc o małżeństwie, 8 lat. 8 lat chodzili razem i bardzo byli czyści, pobrali się i bardzo się kochali, byli czyści, w religijni byli bardzo. I w 3 miesiące po ślubie mąż odszedł od tej żony, on nie może z nią żyć. Zobaczcie, 7 lat, 7 czy 8 lat chodzili razem, byli czyści, czyli siedzieli na hamulcu, hamowali swoje normalne zupełnie odruchy, prawda? No i tak wprawili się w to hamowanie odruchów, że po pobraniu się w małżeństwie dalej ten hamulec funkcjonuje. Dlatego narzeczeństwo nie powinno trwać, ta taka zasada praktyki duszpasterska, nie powinno trwać dłużej narzeczeństwo niż rok, powiedzmy najwyżej 2 lata. Jak to narzeczeństwo trwa dłużej, to dla tych ludzi, którzy chcą być czyści, ja odradzam małżeństwa. Nie zawierajcie małżeństwa. Dlatego, że przeniesiecie ten hamulec w małżeństwo i będą kłopoty. Dlatego, że przy tym hamowaniu stosunek seksualny zawsze jest przedstawiany jako coś złego, bo coś, co narusza czystość. Ktoś się 7 lat już widzi, że stosunek seksualny narusza czystość, to potem, kiedy ma w małżeństwie dokonać tego stosunku, jest przerażony, bo on narusza czystość. Tak się nauczył. Jak przysłowie łacińskie mówi, przyzwyczajenie jest drugą naturą. A od strony psychofizjologicznej to się rodzi taki, nazywają to niektórzy stereotyp dynamiczny, czyli pewien stereotypowa postawa naszego działania emocjonalnego, która się utrwala i działa, funkcjonuje. Jeżeli nie są czyści przed ślubem, to znowu też jest niekorzystną rzeczą, bo wnoszą te nieuporządkowanie, które było przed ślubem. I tam się nazywało kochamy się, więc żyjemy. Potem się okazuje, że ożenią się, i nagle okazuje się, że miłość polega na czymś innym niż na łamaniu zasad społecznego współżycia. A to już tam w małżeństwie niczego nie potrzeba łamać, bo są małżeństwem, no ale mają przekonanie, że jednak to jest nieczyste, tak jak było przed ślubem. Samo zawarcie małżeństwa niczego nie zmienia w ich przeżyciach. Dlatego i takie długie narzeczeństwo w czystości i narzeczeństwo bez czystości, oba wypadki są niekorzystne dla życia. Powinno być narzeczeństwo, chcą zawierać małżeństwo, zawierajcie małżeństwo i bądźcie mężem i żoną. Przychodzą młodzi do mnie i mówią, no my żyjemy ze sobą, my wiemy, że tak nie powinno być, ale
no co zrobić, nie żyjemy ze sobą, co teraz zrobić? Ja mówię, no bardzo prosto, pobierzcie się, jak to? No weźcie ślub. A niemożliwe, dlaczego? Bo mieszkania nie mamy. No żyjecie jak mąż i żona, więc mieszkanie do tego jest niepotrzebne. Pobierzcie się, będziecie mężem i żoną, to mieszkanie, potem będziecie dzielni, to sobie zorganizujecie mieszkanie. Nie. Małżeństwo, mówi on, to przecież taka odpowiedzialność. Ja mówię, proszę pana, żyje pan z tą dziewczyną i nie jest pan za nią odpowiedzialny, jak to pan rozumie. No to ona mówi, no ale małżeństwo to już tak na stałe. Ja mówię, proszę, ale żyje pan, to nie jest, to co to znaczy, że wy się kochacie? Od razu widać, że to po prostu jest tylko pewnego rodzaju namiętność, która jest tłumaczona tym wyrazem miłość, który ma usprawiedliwiać, prawda, to nieuporządkowanie. I na tym żeśmy zakończyli ten rozdział, miejsce płci w strukturze osoby i osoby ludzkiej i działań, zwracając uwagę na te cztery funkcje, które wszystkie cztery powinny być rzeczywistością seksualną u człowieka. Mówiliśmy o tym, że jeżeli chodzi o trzecią, to właśnie tworzyło więzi społecznych, to i również tam ta właściwość życia seksualnego, że ona prowadzi do tworzenia więzi, jest podstawą zbudowania całej etyki życia seksualnego. Prowadzi takie rozumowanie z rozumowaniem kardynała Wojtyły w książce Miłość i Odpowiedzialność. Przy czym jest tam ta relacja między dwiema osobami, ten osobowy wymiar rzeczywistości seksualnej mężczyzna-kobieta jest analizowany i tam jest ta norma personalistyczna sformułowana przez kardynała, mianowicie, że nie godzi się człowieka traktować jako środek do uzyskania własnych celów. No, rozwija tu kardynał pewną zasadę sformułowaną przez Kanta, więc to jest, ale daje pozytywną normę, mianowicie, że osoba ludzka w stosunku do osoby ludzkiej należy się odnosić z miłością. Czyli osobie ludzkiej należy się miłość. Czyli to, żeby inni troszczyli się o to, by ona była lepsza, ja tak rozumiem. I no, nie ma tej rodzinności. Myślę, że w oparciu o rodzinne więzi też można by całą strukturę życia moralną zbudować. Tak dalece, ja młody mówię, jeżeli moglibyście to zachowanie polecić swoim dzieciom, albo jeżeli cieszylibyście, żeby takie zachowanie cechowało rodziców waszych, to wtedy jestem bezpieczny o to, że to zachowanie nie jest moralnie złe. Nazywam to rodzinnością myślenia etycznego. No na przykład chłopak mówi, nie zgadzam się z moim katechetą, bo przyjemność seksualna jest przyjemnością, dlaczego mam sobie dawać tej przyjemności? Moja odpowiedź była, czy ta zasada dotyczy wszystkich? No to może ty nie wiesz, kto jest twoim ojcem? Powiedzmy, no chłopak trochę zesztywniał. Ja mówię, no tak, przecież twoja mama mogła też taką zasadę mieć. No to czy ja wiem, czy ty jakiś jest twoim ojcem? Przeniesienie problemu do pokolenia starszego od razu ukazuje nam inne wartości. Albo przeniesienie do pokolenia niższego. Przychodzi chłopak, mi całujemy się tą dziewczyną, ona poszła do spowiedzi, ksiądz powiedział, żeby się nie całowała, co ten ksiądz narobił, no jak to znać się z dziewczyną i nie całować się. Ja mówię, fajno, no to wyobraźmy sobie, że pan jest 20 lat po ślubie z tą dziewczyną. I macie córkę taką miłą, która na studia idzie i cieszy się panią, bardzo panią kocha i ona do pana przychodzi, pata tatuś, znam takiego Andrzeja, taki jest miły, taki jest kochany, takie ładne spodnie nosi, taki ładny włoski ma. I czy całujemy się, czy możemy się całować? Co pan powie swojemu dziecku? On zaskoczony pyta mnie, a czy to jest to samo? Ja mówię, panie, jak pan, niech pan będzie dla swojej dziewczyny tak życzliwy, jakby pan był dla swojej córki, bo przecież to kobieta i to kobieta, no to życzliwość jest ta sama. Nazywam to rodzinność i to bardzo pomaga w takich praktycznych rozwiązaniach. Żeby stawiać wymagania na tej płaszczyźnie partnerstwa równopokoleniowego, przerzucać to na płaszczyznę rodziców czy dzieci. Czy byłbym szczęśliwy, żeby rodzice tak postępowali? Czy mógłbym bezpiecznie takie zachowanie polecić swoim dzieciom? To taka praktyczna uwaga, bo to pomaga nam. Nie potrzeba mówić, to jest dobre, to jest złe, tylko trzeba zobrazować jakoś to w życiu społecznym. Więc to jest tworzywo więzi społecznych i wreszcie płeć jako tworzywo komunikacji międzyludzkiej. Właśnie we współczesnej obszernie zajmuje się tą komunikacją Ojciec Święty w swoich katechezach, prawda, o małżeństwie mężczyzny i kobieta stworzył. I prawda, w tych katechezach właśnie ten element znaku, znaczenia, że ciało ludzkie jest znakiem. Bardzo ciekawe są te rozważania. Mnie się wydaje, że trzeba by te rozważania jeszcze po
szerzyć o nie tylko o to, że znak jest międzyosobowy, na co Ojciec Święty jest wrażliwy po swojej książce, po przemyśleniach zawartych w książce Miłość i Odpowiedzialność, ale trzeba rozszerzyć o to, że jednak męskość czy kobiecość to zdolność rodzicielstwa. I wydaje mi się, że jeszcze poszerzenie, uwzględnienie w tym znaczeniu tego, że oni są możliwymi rodzicami, że to jeszcze znacznie bardziej wzbogaca to wymaganie znaku. Mężczyzna musi akceptować w kobiecie jej macierzyństwo. Inaczej naruszy porządek moralny. Kobieta musi akceptować w mężczyźnie jego ojcostwo. I antykoncepcja jest wyrazem nieakceptacji ojcostwa czy macierzyństwa. I to jest całe prawdziwe nieporozumienie antykoncepcji, żeby nie powiedzieć zła, że to jest brak akceptacji człowieka w jego rzeczywistości.